Co może pani powiedzieć po rozmowach z osobami, które pani spotkała w trakcie tego przedwyborczego wyścigu? Mówię oczywiście o wyborcach. W trakcie kampanii wyborczej różne były stosowane metody i zabiegi socjotechniczne, od billboardów, ulotek, również bezpośrednie spotkania. I tak naprawdę te bezpośrednie spotkania z wyborcami dają najwięcej, dlatego że jest to po prostu prowadzony dialog. I w trakcie tych spotkań niestety obserwuję tendencję taką, że są ludzie bardzo zawiedzeni, są rozczarowani, uważają, że tak duże poparcie, które uzyskała w ostatnich i w przedostatnich wyborach Platforma Obywatelska, tak naprawdę roztrwoniła. Nie przeprowadzono żadnych poważnych reform, nie uzdrowiono żadnego właściwie sektora. Ludzie narzekają właściwie na wszystko, od niskich pensji, jeżeli już pracują, to że nie mają pracy, to że młodzież, że rodzice wyjeżdżają poza granice kraju, to że się dzieje źle w zdrowiu, w ochronie zdrowia, to że kolejki były oczywiście. Grudziądzanie, bo jesteśmy teraz w Grudziądzu. Pani jest kandydatką z Grudziądza. Na co narzekają, a może chwalą Grudziądzanie? Znaczy, myślę tak, że zdenerwowanie na pewno jest ogromne poprzez wielomiesięczne rozkopanie miasta, niemożność normalnego poruszania się po mieście, ale to, co zawsze dotykało Grudziądza, również i doskwiera dzisiaj, czyli brak pracy. I tutaj jakby należy wspomnieć również o wojskowych zakładach uzbrojenia, gdzie ponad 500 osób pracuje i dzisiaj wiemy, że zakład boryka się z bardzo wielkimi problemami i w momencie, kiedy dojdzie, mam nadzieję, że nie dojdzie, ale gdyby doszło do upadku tego zakładu, to tyle rodzin znajdzie się po prostu bez pracy i bez środków do życia. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że poseł Niesiołowski, szef Komisji Obrony Narodowej, zorganizował wyjazdowe posiedzenie w Toruniu i w Bydgoszczy. Oczywiście nie znalazł czasu, a być może nie wiedział, że również w takiej samej odległości leży Grudziądz. Chcę tylko powiedzieć, że to, że źle się dzieje w grudziąckich zakładach, na pewno wie, dlatego że jeszcze w kwietniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej. Do tej pory odpowiedzi nie było. Dzisiaj na stronach sejmowych odnalazłam termin 28 maja, natomiast pewnie związkowcy i nie tylko, ich rodziny i mieszkańcy czekali na to, że być może zajedzie do Grudziądza i powie o sprawach. Spotkanie chyba ma się odbyć po wyborach już bezpośrednio. Natomiast chciałbym jeszcze o taką jedną rzecz spytać. Co może Unia zrobić dla Grudziądza, dla mieszkańców regionu, powiatu? Zadaję to pytanie wszystkim, którzy startują w wyborach. Zadaję więc pytanie. Znaczy, nie można powiedzieć, że Unia zrobi coś dla Grudziądza wyjątkowo. Oczywiście te wybory są wyjątkowo ważne, dlatego że tam zapada najwięcej rozwiązań prawnych, które później są w postaci dyrektyw implementowane do naszego prawa. Więc te wszystkie ustalenia i przyjęte rozwiązania prawne dotyczą zarówno i mieszkańców Unii, jak również Grudziądzan, jak również całego województwa kujawsko-pomorskiego. Ale jednak tutaj Grudziądzanie na przykład narzekają bardzo teraz gwarnie ze względu na remonty, które są związane też z funduszami z Unii Europejskiej i tymi, w jaki sposób one są pożytkowane na korzyść lub niekorzyść, różnie to tutaj jest oceniane. No i właśnie, jak to jest w tym Grudziądzu z tymi funduszami, bo z jednej strony my mieszkańcy, że tak powiem, nie czujemy tej Unii, ale z drugiej strony co dzień ona nas gdzieś tam dotyka. No ja może powiem tak, że to nie jest tak, że Unia ma taki worek i z tego worka sypie pieniądze. Te pieniądze tak naprawdę są nasze, tak? Bo albo one są w postaci składki, albo musimy w 50% mieć wkład własny po to, żeby jakąkolwiek inwestycję zrealizować. Natomiast powiem tak, generalnie w kraju wiele się zmienia, ale sposób, jakość wykonywanych, chociażby budowa infrastruktury drogowej pokazuje, że mamy byle jak
niejakiej jakości budowane autostrady, za to są najdroższe i rzeczywiście ewenement na skalę chyba światową, że przy budowie naszych autostrad upadło najwięcej firm właśnie polskich. Także my, kraj, Polacy znani z budowy wspaniałych autostrad i dróg, nagle okazuje się, że u siebie nie potrafimy tego zrobić. Także środki uważam, że po części zmarnotrawione, dlatego że są to najdroższe w całej Europie budowane autostrady. To tak jakby w Szwajcarii przez litą skałę trzeba było się przebijać. Także z czego wynika ten taki wysoki koszt budowy? Myślę, że można się tylko domyślać. Natomiast mam nadzieję, że kontrole, które będą oczywiście również i z Unii, że mam nadzieję, że nie potwierdzą i nie trzeba będzie jakichś nieprawidłowości, że nie trzeba będzie zwracać tych środków, bo to byłaby rzeczywiście strata dla nas, tym bardziej, że w tej chwili samorządy są bardzo pozadłużane, także nowa perspektywa jest pod wielkim znakiem zapytania, ile samorządy będą w stanie zaaplikować tych środków, ponieważ nie mają już zdolności kredytowej. Jak pani ocenia innych kandydatów z Grudziądza? Bo jest tu kilka osób, z którymi pani walczy o może nie o serce, ale o ten głos grudziąckich wyborców. Nie chciałabym oceniać innych kandydatów, natomiast mogę powiedzieć o sobie, że uważam, że jestem nieźle przygotowana do sprawowania tak zaszczytnej funkcji, jaką jest poseł do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że znają już mnie wyborcy na tyle, że należę do ludzi pracowitych, należę do ludzi skutecznych, nigdy nie zawiodłam. Także mogę zaapelować, abyśmy wszyscy poszli na wybory, ponieważ te wybory są bardzo ważne. Uważam, że Grudziądz zasługuje na to, żeby mieć swojego kandydata i proszę dlatego państwa o głos oddany na mnie. Dziękuję.